Wiecie, jak znalazłem się w firmie Amazon? To jest długa historia. Kolega podrzucił mi bezpośrednio ofertę z Wizbro. Panienka o imieniu Kaja z niemieckim numerem telefonu poszukiwała pracowników do pracy w Niemczech w Amazon. Do tej pory te oferty są wyróżnione. Okej, skontaktowałem się bezpośrednio z panią Kają. Przeprowadziła ze mną wstępnie rozmowę rekrutacyjną, powiedziała, że się nadaje. I powiedziała, że teraz przejmuje mnie firma Salehi. Salehi Logistic. Jest to firma turecka, albo jakiegoś muzułmana. I teraz tak. Oferta pracy z agencji logistycznej Wizbro gwarantowała mi zarobki od 2200 euro netto do 3000 euro netto. Wyszczególnione zostały koszty zakwaterowania, które wynosiły wstępnie 400 euro. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że moje koszty zakwaterowania wynoszą 500 euro, a koledzy na payslipach są obciążani kosztami 600 euro. Moi koledzy nie wyciągają większych pieniążków niż 1800 euro przed uiszczeniem tych wszystkich opłat. Czyli na rękę dostają tylko 1300 euro. Salehi Logistic. Amazon, tak jak to auto widać, jest bezpośrednio Amazonu, wynajęło właśnie Salehi Logistic swoją flotę. Auto jest naprawdę bardzo dobre. Dopiero ma 20-30 tysięcy kilometrów przebiegu. Żeby udowodnić wam, że to jest firma Amazon, tak jak właśnie pokazuję wam. Hello, guten Tag. Oj, sorry. Nie masz nic. I tak jak wam mówię, wspominam wcześniej, firma Amazon zatrudnia agencję logistyczną do tego, abyśmy pracowali na rzecz Amazonu. Nowiutki Mercedes Sprinter. Jest ok. Dostałem to auto tylko dlatego, że potrafię dosyć dobrze jeździć. Moi koledzy jeżdżą w strasznie rozbitych skorupach. Te auta bardzo często nie nadają się już do jazdy. W momencie, kiedy ktoś zgłasza usterkę w tym aucie, to okazuje się, że to auto przejmuje następnego dnia inny kierowca. Ale nie o tym chciałem. Chciałem porozmawiać o warunkach zatrudnienia bezpośrednio z moim szefem. Szef przerzucił mój kontakt do jakiegoś Paurina. Paurin, kiedy zadałem mu te wszystkie pytania, powiedział, że to Ali mi odpowie na te wszystkie pytania. Ali pojawił się na parkingu swoim nowiutkim Mercedesem klasy CL. I powiedział mi tak: Remik, kto ci płaci? Salehi czy Wizbro? Czy to ja ci płacę? Czy to ta Kaja ci płaci? Oczywiście zwróciłem się z tą uwagą do pani Kai. Pani Kaja powiedziała, że wyjaśni tą sprawę z Alim i z całą firmą Salehi. W tym momencie oferty są uszczuplone o bezpośrednie informacje, na których informacjach można byłoby się oprzeć, tak? De facto zarabiamy 14 euro brutto. Pracuję od godziny 11:35, o tej godzinie wbijam swojego punch-ina. Wracam na bazę maksymalnie o godzinie 20:50, bo gdy wrócę troszeczkę później, okazuje się, że Amazon uszczególnia to jako niewyrobienie się w pracy, co się zalicza już powoli do zwolnienia. Pracujemy od godziny 11:35 do godziny 20:50, tak? W tym wszystkim mamy 30 minut darmowej przerwy. Nasz pracodawca poinformował nas, że jak pracujemy tyle godzin, dodatkowo jeszcze mamy 15 minut darmowej przerwy, co łącznie i tak wychodziło na 8,5 godziny bezpośrednio naszej pracy.
gdzie ja uważam, że powinniśmy mieć płacone za 8,45. Pracodawca oświadczył nam jasno: pracujecie na stawce dziennej. Macie płacone tylko za 8 godzin pracy. Tak mam płacone ja, tak mają płacone koledzy z Macedonii, którzy są tutaj na wizach turystycznych. I tak mają samo płacone chłopaki z Rumunii. Chłopaki trzymają się tej pracy, mimo tego, że ich wykańcza, mimo tego, że poświęcają się, siedzą i pracują. Panienka z numerem telefonu niemieckim, z kierunkowym plus 49, nagania pracowników z Polski, przedstawiając im super oferty, zarobki od 2200 netto do 3000 netto, gwarantowane premie, premie frekwencyjne, premie za normę, premie grupowe. Na miejscu o tych premiach nie ma mowy. Mieszkamy w 7 w małym mieszkaniu, mając 2 lodówki na 7 osób. Po pracy wracamy 20-30 minut do domu i tak samo jedziemy do pracy, te 30 minut. Dlatego uważam ogólnie, że Amazon to jest wielkie gówno. Zobaczcie, Amazon wykańcza lokalnych przedsiębiorców. Prawdopodobnie jakiś projekt menadżer, jakiś menadżer działu utrzymania ruchu, to Turek, znajomy właśnie Salehi Logistik, który wciągnął go w współpracę. Amazon nie daje sobie rady jako centrum logistyczne, centrum dystrybucyjne w dowożeniu własnych paczek. A mimo to, jako kapitał amerykański, jest gospodarzem pracy na terenie Europy, w Polsce i w Niemczech. Okazuje się, że w Polsce, w Amazonie pracują już w większości chłopaki z Ukrainy, ponieważ Polacy nie biorą się za tego typu pracę. W Niemczech nie pracują Niemcy, pracują Polacy, Macedończycy oraz inne narody. Amazon destabilizuje naszą gospodarkę w Europie. Lokalni przedsiębiorcy upadają. Bo jeżeli chcesz kupić coś, to posilisz się o sklep internetowy, który posiada bardzo szeroki asortyment. Ale przez to nasz kraj i nasza Europa nie ma bezpośrednich finansów, aby zatrudnić rodowych obywateli kraju, w którym firma jest otwarta. Bo prawdopodobnie już też są zmuszeni posilić się agencją pracy i ściągnąć na wizach turystycznych obywateli Macedonii bądź biedniejszych krajów, aby normalnie stacjonować w kraju, w którym chcą prowadzić własny biznes. To nie jest problem tylko agencji pracy. Widzicie, to nie jest problem tylko agencji logistycznych. Tutaj wielkie centra dystrybucyjne i logistyczne zawiniają. Prawdopodobnie Amazon dla świętego spokoju proponuje genialne stawki, premie właśnie bezpośrednio tej agencji Salehi. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się.